Jadwiga Barańska to prawdziwa legenda polskiego kina. Gwiazda kilka lat temu wyjechała z Polski i aktualnie wraz z mężem, Jerzym Antczakiem, mieszka w Los Angeles. Co jakiś czas zza oceanu docierają wieści dotyczące stanu zdrowia aktorki. Te niestety nie są zbyt optymistyczne, bowiem aktorce grozi utrata wzroku. Jadwiga Barańska mocno podupadła na zdrowiu. Jej kreacja w niezapomnianym filmie Noce i Dnie zyskała już status kultowej. W Jadwidze Barańskiej kochali się wszyscy, a wobec jej urody nie sposób było przejść obojętnie. Legendarna aktorka zawiesiła swoją karierę 46 lat temu i wyjechała do Stanów Zjednoczonych. W 2002 roku zrobiła wyjątek i wcieliła się w postać matki Fryderyka Chopina w filmie Chopin. Pragnienie miłości Jadwiga Barańska na co dzień mieszka z mężem, reżyserem Jerzym Anczakiem w Los Angeles. W Polsce ostatni raz była w 2015 roku z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Aktorka ma obecnie wyjątkowo trudny czas, mierzy się bowiem z wieloma problemami zdrowotnymi. Wieści dotyczące jej stanu zdrowia przekazuje mąż. Niedawno reżyser informował, że aktorka, która jesienią skończyła 88 lat, doznała bolesnego wypadku i złamała biodro. Jej stan był poważny do tego stopnia, że lekarze nie chcieli się podjąć operacji. Jadwiga Barańska mierzy się z widmem utraty wzroku. Na szczęście gwiazda mogła liczyć na wsparcie nieocenionego męża, który dbał o nią w czasie domowej rekonwalescencji. Niestety, ostatnie informacje o stanie zdrowia Barańskiej nie napawają optymizmem. Aktorce grozi bowiem utrata wzroku. Jadzia nie należy do osób histerycznych, ale powiedziała mi, życie bez wzroku nie ma sensu. Lepiej odejść, mówił plejadzie zrozpaczony Antczak. Teraz wyszło, że choroba nie odpuszcza, a kolejne wizyty u specjalistów nie pozostawiają złudzeń. Niestety, stan obu oczu jest dramatyczny. I wynosi 50%. Lekarze Instytutu Steina, który jest najlepszym tego rodzaju obiektem na świecie, rozpoczynają dramatyczną walkę o zatrzymanie dramatu ślepoty, napisał zrozpaczony filmowiec w swoich mediach społecznościowych. Jerzy Antczak robi wszystko, co w jego mocy, aby podnieść załamaną żonę na duchu. Sytuacja jest jednak dramatyczna i mężczyzna traci nadzieję na to, że jeszcze uda im się zobaczyć przyjaciół w Polsce. Mąż Jadwigi Barańskiej prosi fanów o modlitwę oraz dobre myśli. Dziękuję, że jesteś z nami do usłyszenia.